Proszę Państwa, Jarmark Świętej Małgorzaty to jest impreza cykliczna organizowana przez Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu w zasadzie już od 9 lat. Jedną z głównych pomysłodawczyń tegoż jarmarku była pani Beata Wierzbicka, kierownik działu archeologiczno-historycznego tutaj w Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu oraz przede wszystkim dyrekcja, pan Robert Ślusarek, który jakby zapoczątkował dzięki także i pomocy prezydenta miasta i w ogóle Urzędu Miasta Nowego Sącza, zapoczątkował jakby te uroczystości związane, prawda, z dawnym świętem, bardzo istotnym zresztą z punktu widzenia historii miasta, jego lokacji i w ogóle funkcjonowania przez wieki w kontekście właśnie tegoż właśnie wydarzenia, mianowicie mówi to o Jarmarku Świętej Małgorzaty. Jarmark Świętej Małgorzaty jest, proszę Państwa, jakby tą imprezą, która przypomina nam tą historię, dawną historię Nowego Sącza przez pryzmat handlu, przez pryzmat różnego rodzaju pokazów, zazwyczaj średniowiecznych, ale także i nowożytnych. Tutaj pokazujemy nowożytną i średniowieczną historię miasta Nowego Sącza. Tutaj pojawiają się różne grupy rekonstrukcyjne z Polski, ale także z zagraniczy, ze Słowacji, Węgier, zdarzały się nawet z Francji i Niemiec. One tutaj jakby pokazują dawne życie, dawne czasy i jakby nadają kolorytu tej imprezie w zasadzie od 9 lat. Dzisiaj mamy, można powiedzieć, swego rodzaju jubileuszowy jarmark. Jest to jarmark prawie 9, ale z kolei odbywający się, można powiedzieć, w znaczącym, że tak powiem, roku, mianowicie roku jubileuszu albo 725-lecia lokacji miasta Nowego Sącza. Ktoś oczywiście może powiedzieć, że lokacja miasta to dopiero listopad, dokładnie 8 listopada 1298 roku, a więc powinniśmy to świętować gdzieś w okolicach jesieni. No ale z racji tego, że jarmark mamy 15-16 lipca, no to jarmark najważniejszy w Nowym Sączu, mianowicie naszej patronki świętej Małgorzaty, stąd też i oczywiście mamy to święto teraz wcześniej, nieco wcześniej, zresztą jak wiemy, rok jubileuszowy jest rokiem jubileuszowym, więc przez cały rok odbywają się różnego rodzaju uroczystości, z których zresztą muzeum także uczestniczy w kontekście innych, także i wydawnictw, działań muzealnych, ale także i naukowych, badawczych, więc to jest bardzo istotne. Wracając do jarmarku, no jeżeli chodzi o jarmark Świętej Małgorzaty, trzeba pamiętać, że to jest jarmark, który znalazł się w przywileju z 1292 roku nadanym przez Wacława II, króla polskiego, warto o tym pamiętać, wprawdzie i króla czeskiego, który był koronowany w 1300 roku na króla polskiego, natomiast zajął Małopolskie w 1292 roku, założył miasto Nowy Sącz na łanach wsi kamienica, które uzyskał od biskupa Muskaty. W zamian biskup Muskata otrzymał potwierdzenie własności miasta Wiecza. Chodziło o to, żeby ten nasz Nowy Sącz obecny był takim miastem, które ma się przeciwstawić mianowicie temu żywiołowi polskiemu, który funkcjonował w Starym Sączu, bo trzeba pamiętać o tym, że zasadcami miasta byli Niemcy tak naprawdę, prawda? Mieszczanami pierwotnie właśnie to byli Niemcy, którzy mieli jakby w tym żywiole polskim zrobić wyłom i doprowadzić do tego, żeby ten obszar stał się bardziej, tak powiem, przychylny królowi czeskiemu. Paradoks był taki, że ci mieszczanie ostatecznie, że tak powiem, poparli nie króla czeskiego i nie Czechów, ale przede wszystkim, proszę Państwa, poparli króla polskiego podczas buntu wójta Alberta w Krakowie. No i Nowy Sącz okazał się miastem bardzo mocno związanym z koroną Królestwa Polskiego, która została odnowiona już ostatecznie w 1320 roku przez Władysława Łokietka. Warto pamiętać o tym, że właśnie w przywileju lokacji albo w przywileju lokacyjnym właśnie odnajdujemy ten przywilej jarmarczny, który nadawał właśnie miastu prawo tak zwanego jachrmarku. Jarmark to jest oczywiście słowo pochodzące z niemieckiego i oznacza tak zwany jarmark, albo można powiedzieć targ doroczny. No i co roku się odbywa właśnie. I on był bardzo istotny z punktu widzenia handlowego dla miasta. Pierwotnie były to 1 lub 2 dni. Potem, proszę Państwa, wydłużono to do 8 dni, czyli cała oktawa, można powiedzieć, święta świętej Małgorzaty trwał tenże jarmark. Potem w kolejnych latach, w 1327, potem w 1453, a następnie potem już w wieku XVI i w 17 pojawiały się kolejne jarmarki, między innymi na oktawę świętego Stanisława, także oczywiście jarmark świętego Marcina. W sumie ostatecznie w Nowym Sączu tych jarmarków było aż 4. Natomiast niewątpliwie nadal najważniejszym jarmarkiem z punktu widzenia miasta, zarówno i tradycji, jak i kultury, ale przede wszystkim także z punktu widzenia handlowego i politycznego, był właśnie jarmark świętej Małgorzaty, związany także z tą rzecz kolegiatą świętej Małgorzaty, którą erygował Zbigniew Oleśnicki, można powiedzieć przyjaciel, a zarazem osoba bardzo mocno związana z Władysławem Jagiełło. Warto o tym pamiętać, że między innymi brał udział w bitwie pod Waldem i tam także w pewien sposób uratował mu życie, powalając jednego z rycerzy niemieckich. I warto też o tym pamiętać, że był on pierwszym kardynałem polskim. I to też jest taki bardzo istotny i ciekawy element właśnie historii miasta. Przywileje miasta Nowego Sącza oczywiście i święta związane właśnie z jarmarkami są takim elementem przybliżającym nam historię miasta. Poza tym te wszystkie właśnie, jak widzimy, tej kramy, te elementy historyczne jakby łączą współczesność z teraźniejszość, z przeszłością. Ludzie jakby tutaj staramy się wczuć w te, znaczy wprowadzić mieszkańców miasta, ale także gości w kolory dawnych epok, przypomnieć, że miasto Nowy Sącz było kiedyś istotnym i bardzo
bardzo ważnym miastem w obrębie dawnego województwa krakowskiego. Leżało na szlaku, tak zwanym szlaku, można powiedzieć, winnym albo spisko-sądeckim, który prowadził na południe przez Spisz na Węgry i przewożono tędy właśnie wino. Tak naprawdę największy okres rozkwitu miasta to XIV-XV wiek. Wtedy miasto uzyskało najwięcej przywilejów, przeżywało największy rozkwit. Był to czas, kiedy było trzecim miastem pod względem wielkości w obrębie województwa krakowskiego. Potem oczywiście także zyskało bardzo mocną pozycję, mówimy o pozycji administracyjnej, bo stało się miastem powiatowym, które administracyjnie obejmowało bardzo duży powiat. Największy powiat, można powiedzieć, w województwie krakowskim, nazwany powiatem podgórskim, liczącym ponad 2000 km. Tu także, proszę Państwa, były księgi grodzkie, sądeckie, w których spisywano właśnie różnego rodzaju informacje związane, prawda, z całym obszarem powiatu, ale także mieliśmy księgi miejskie. Dziś, po, że tak powiem, wieka, kiedy, że tak powiem, wojny i różnego rodzaju przeciwności losu, które spadły na naszą ojczyznę, a także na ten region, te źródła, te materiały w większości znajdują się, proszę Państwa, w archiwach krakowskich, ze względu na to, że najpierw spłonął ratusz, wcześniej oczywiście jeszcze został zniszczony zamek i te księgi gdzieś trzeba było przechować, więc one zostały tam przeniesione. Ale w nich właśnie znajdujemy te wiadomości, te informacje związane właśnie z jarmarkiem świętej Małgorzaty, z tradycją, z historią, z kulturą miasta Nowego Sącza. No i właśnie muzeum działa w tym kierunku, aby właśnie przybliżyć te źródła, a zarazem poprzez te źródła tworzyć właśnie różnego rodzaju imprezy, wydawnictwa, które właśnie starają się przypomnieć nam o tym, o tej pięknej spuściźnie. I ten jarmark jest takim elementem właśnie tej spuścizny historycznej naszego miasta Nowego Sącza. I co roku zapraszamy oczywiście mieszkańców miasta Nowego Sącza na tenże jarmark i okolic. No i jest on imprezą bardzo udaną. Jak widzimy, proszę Państwa, dzisiaj wiele rzeczy dzieje. Dzisiaj między innymi mieliśmy między innymi różnego rodzaju pokazy fechtunku. Tam były dwie grupy XVII-wieczne. Mieliśmy tutaj właśnie ze Słowacji, między innymi puszkarzy i fechtmistrzów. Mamy oczywiście jeszcze tak zwaną grupę sądecką, rekonstrukcyjną zakonu rycerskiego świętej Kingi. Także to wszystko jakby łączy się ze sobą i daje taki pewien piękny i ładny koloryt w kontekście oczywiście i kolegiaty, w kontekście oczywiście takich codziennych wydarzeń, włącznie oczywiście z mszą świętą. Włączają się to także oczywiście grupy, a także zespoły kulturalne, między innymi właśnie Teatr Ludowy z Nowego Sącza, no i wiele innych właśnie stowarzyszeń, między innymi także i rekonstruktorów dawnych rzemiosł. I tutaj możemy, proszę Państwa, znaleźć, co jest, tutaj jak widzimy, można znaleźć rzeczy dla duszy, dla ciała, ale także i oczywiście różnego rodzaju przyjemności. I warto tutaj bywać co roku, za rok zapraszamy na 10. faktycznie taki jubileuszowy, okrągły jarmark, który będzie jakby takim podsumowaniem tych wszystkich wydarzeń, które miały miejsce przez ostatnie 9, a potem i 10 lat. I będzie to taki jarmark związany ze setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Będziemy się starali także pokazać tą historię nie tylko w kontekście samego oczywiście odzyskania niepodległości, ale także oczywiście w kontekście wydarzeń, które miały istotny wpływ na historię miasta przez wieki, w kontekście zarówno jak i gospodarczym, społecznym, ale także i militarnym oraz politycznym, co oczywiście staramy się robić. Chociażby jeszcze było to bardzo mocno podkreślone w kontekście wielkiego zwycięstwa pod Grunwaldem, kiedy to mieliśmy okrągłą rocznicę w 2010 roku, czy potem oczywiście w kontekście innych rocznic, które się tutaj pojawiały. Mówił do Państwa dr Piotr Wierzbicki, długoletni współpracownik Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu. Dziękuję jeszcze raz Państwu za uwagę i do zobaczenia. Często było tak, że chowańcem czarownicy był czarny kot. Będziesz wisieć, kolego, będziesz się chwalić. Jak ja to lubię, ludzie, ja wszystko mogę pochwalić. Właśnie się umajzo jedna. Pogodę mamy ładną. Kto kradnie, ten wisi ładnie. Ktoś tu tak. Wisieć? Nie. Piękna, piękna pogoda na egzekucję. Kto kradnie, temu łapa odpadnie. Zaraz się pali głowa. Pali się, moi drodzy, ogień się zajął. A teraz odczytanie. Błoń ropucho nieczysta, sługo czarownicy, niech twoje ciało proch się zmieni. Już nigdy nie będziesz złu dopomagać. Niech diabeł weźmie swoje zwierzę. Bufon Andreas Mundi servum pitonisam, sit corpus tium impolvere verbi,
auxilium num eris malum auxilium, sit diabolus acapire deliciolum tum. Ucinano rękę czy nogę, to były tak zwane kary kwalifikowane. Ale też były kary wstydu, gdzie wystarczyło maskę hańby nałożyć na człowieka i on musiał rzeczywiście w tej masce chodzić i się wstydzić. Wyobraźcie sobie, jakby ktoś taki sobie łańcuszek na szyję ubrał. A w przyszłym roku, zdradzę wam tajemnicę, będę miał narzędzie wstydu dla...